mając na uwadze to, co wydarzyło się w ostatnich minutach meczu w sezonie 2009-2010, kiedy za sprawą Sarwasa i Gołębiowskiego w ciągu 60 sekund piłkarze Polonii Warszawa absolutnie i diametralnie losy meczu odmienili. Mierzejewski mocno na pole karne i co? Kelemen! No nie, tego chyba sobie nie podaruje Daniel Gołębiowski. W tym tygodniu był taki jeden człowiek. To jest nieprawdopodobne, co obronił teraz Kelemen. Też blond włosy, który bronił znakomicie. Manuel Neuer w meczu. Strzela, no na pewno uderzeniem dokładnym, soczystym, on nie imponuje. Marian Superman w pełnej klasie. Tak, bardzo dobra decyzja. Zdecydował się Izga na uderzenie bezpośrednio na bramę. Który grał już w składzie wyjściowym Polonii w tym sezonie, między innymi w rywalizacji z Widzewem, ale specjalnie dobrze nie został zapamiętany. Teraz Mierzejewski. Mierzejewski na pole karne, okazja! Ależ Kelemen! Ależ obronił. Kapitalna interwencja po strzele Sobiecha. I trzeba też przyznać, że Artur Sobiech zrobił to fantastycznie. No. Inaczej nie mógł uderzyć. Świetnie wyprzedził tutaj Fojuta.